Donośny dzwon kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja na drugim końcu ulicy wybijał właśnie siódmą. Siostra Franceska, jak każdego dnia po porannym nabożeństwie, zmierzała właśnie po schodach na czwarte piętro niewielkiej kamienicy w centrum Monte Chiari, która od wielu lat pełniła funkcję domu opieki dla emerytowanych zakonnic. Znaczna część ze sporego grona ponad 50 obecnych pensjonariuszek była już mocno schorowana, wymagająca uwagi i niemal stałej opieki. Dlatego też wiele nowicjuszek, młodych, silnych i pełnych zapału, kierowano właśnie na służbę do pomocy swoim starszym koleżankom. Praca oczywiście nie należała do łatwych i przyjemnych, dlatego też w gronie prowadzących tę bezinteresowną działalność sióstr elżbietanek powszechnie uważano ją za swoisty test cierpliwości i poświęcenia. Jednak siostra Franceska nie rozpatrywała swoich obowiązków w tej kategorii. Posługę słabszym traktowała jak życiową misję, a każdy dzień spędzony u boku starszych podopiecznych przynosił jej niesamowite uczucie spełnienia. Już od dziecięcych lat, od kiedy tylko pamięta, czuła w sobie ogromną potrzebę opiekowania się innymi, jednocześnie wykazując się zawsze bezwzględnym posłuszeństwem wobec rodziców. Została wychowana w rodzinie katolickiej, która należycie pielęgnowała w niej wiarę i szacunek do tradycji, co sprawiło, że wybór życiowej drogi przyszedł niezwykle łatwo, wręcz naturalnie. Już w momencie ukończenia szkoły wiedziała, że wstąpi do zakonu. Jej ciotka, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, często opowiadała jej o swojej posłudze. Mała Elena, bo takie imię siostra Franceska otrzymała od rodziców na chrzcie świętym, z nieskrywanym podziwem przyglądała się krewnej za każdym razem, kiedy ta wpadała z wizytą. Jej czarny habit z białym kołnierzykiem otaczał ją aurą pewnej tajemnicy i wyjątkowości. Zawsze też zastanawiała się, jak siostry zakładają ten czarny welon z białą wypustką, tak by przez cały dzień nie zsunął się z głowy nawet na milimetr. Przecież sama wielokrotnie próbowała chować włosy pod chustami i szalikami podbieranymi z szafy matki, ale za każdym razem, gdy tylko skinęła pokornie głową, by przećwiczyć przed lustrem odpowiednią postawę do modlitwy, materiał spadał jej na ramiona. Lubiła też oglądać z bliska duży, srebrny medalion, który ciocia dumnie nosiła na szyi. Tylko raz, jako pięciolatka, zapytała ją, do kogo należą wybite na nim wizerunki, i od tamtej pory zapamiętała imiona tych dwóch, jakże ważnych postaci. Z jednej strony, przodem świata, widniała podobizna świętej Elżbiety Węgierskiej, patronki zgromadzenia, a po drugiej stronie, od serca, schowana była Matka Boska. To właśnie jej kult, najświętszej, pięknej pani, zafascynował ją jako małą dziewczynkę. Pragnęła z całych sił stać się podobna do niej. Cicha, posłuszna, oddana boskiej woli i władzy. Chociaż ukochana ciocia już 10 lat temu odeszła do domu ojca, nie doczekawszy uroczystości profesji wieczystej swojej siostrzenicy, która miała odbyć się już za 2 miesiące. Siostra Franceska do tej pory miała w pamięci ich wszystkie rozmowy dotyczące kwestii religijnych. W szczególności interesowały ją opowieści o mistykach, wizjonerach i wszelkich objawieniach. Nie potrafiła wyobrazić sobie łaski tak ogromnej, jak doświadczenie bezpośredniego, naocznego kontaktu z istotą boską. Z jednej strony była pewna, że niczego na świecie nie pragnęłaby bardziej, a z drugiej
przerażała ją wizja takiego spotkania. Do tej pory widziała już w życiu chyba wszystkie możliwe reprodukcje wizerunków maryjnych. Figury drobnej postaci, ubranej w długie, jasne szaty, z okazałą koroną na głowie, a także kobiety ubranej w barwny, ludowy strój, z twarzą skrytą w dłoniach. Obrazy przedstawiające niewiastę o ciemnej karnacji lub obliczu białym jak śnieg, z głową przechyloną na bok, z przymkniętymi oczami lub ze smutnym, zatroskanym spojrzeniem. Z dzieckiem na ręku albo w otoczeniu gwiazd i aniołów. Znała także tę karmiącą, płaczącą, delikatnie uśmiechniętą. Tę z bliznami na policzku oraz tę w złotych szatach. Przez lata spędzone do tej pory w zakonie czasem nachodziła ją natrętna myśl. Która z nich jest tą prawdziwą? Jaki obraz tej najświętszej powinna mieć we własnej głowie? Gdyby niepokalana zechciała się jej kiedykolwiek ukazać, w jakiej formie by przyszła? Czy potrafiłaby ją od razu rozpoznać? Skąd miałaby pewność, że to właśnie Matka Boga, skoro wszyscy na pozór opisują ją podobnie, a jednak widzą zupełnie inaczej? Swoimi dylematami dzieliła się ze spowiednikiem i innymi siostrami, lecz nikt nie potrafił bezpowrotnie rozwiać jej wątpliwości. Czasem żałowała, że nie może porozmawiać z ciocią. Ona potrafiła bezbłędnie wyjaśniać nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia i nigdy nie ucięła rozmowy dość powszechną wśród co po niektórych radą: módl się, jeśli nie o zrozumienie, to o większą wiarę. Wobec całego swojego zamiłowania do rozmyślań siostra Francesca z wielką radością przyjęła pół roku temu wiadomość o przydzieleniu jej nowych obowiązków związanych z wyjątkową osobą. Została przypisana jako dodatkowa pomoc w opiece nad siostrą Felicją. Tę 85-letnią staruszkę wiele osób traktuje już niczym świętą za życia. Dostąpiła w młodości ogromnego zaszczytu. Czegoś, co większości wydaje się zbyt trudne do ogarnięcia rozumem. Widziała i wielokrotnie rozmawiała z Matką samego Boga. Milcząca Królowa, bo tak nazwała ją Felicja po pierwszym objawieniu, przekazywała swoje odzewy do świata za pośrednictwem dwójki dzieci, Felicji oraz jej kuzynki, w 1950 roku, raz w tygodniu, przez cały miesiąc. Wszystkie jej wspomnienia z tego okresu zostały dokładnie udokumentowane. Stwierdzono zaistnienie wielu niewytłumaczalnych zdarzeń, które z pewnością miały bezpośredni związek z tajemniczymi widzeniami. Według dokładnych opisów siostry Felicji stworzono nawet figurę, podobiznę królowej. Przedstawia ona piękną, szczupłą kobietę ubraną w ciemno-niebieski płaszcz i jasną suknię. Na głowie, przykrytej białą chustą, spoczywa masywna, złota korona, składająca się z trzech połączonych gwiazd, z których wychodzą ku górze zastygnięte promienie. Wzniesione ręce i dłonie złożone jak do modlitwy, skierowane ku niebu spojrzenie. Tak wyglądała milcząca królowa, którą wielu pielgrzymów zabierało ze sobą do domu, zaopatrując się w niewielkich rozmiarów gipsową figurkę w jednym ze sklepów z dewocjonaliami. Niestety, choć Francesca miała tak wiele pytań i marzyła o tym, by poznać historię niezwykłych spotkań z ust samej wizjonerki, było to niemożliwe. Siostra Felicja wstąpiła do zakonu w wieku 19 lat, jednak już po kilku latach
poczuła nagłe powołanie do życia pustelniczego. Po tym jak kongregacja do spraw życia konsekrowanego uznała, że nie jest możliwe realizowanie tej formy posługi w ramach jej ówczesnej wspólnoty, Felicja została zwolniona ze ślubów zakonnych, po czym złożyła śluby pustelnicze, a 2 lata później wieczyste śluby milczenia. Tak więc nie odezwała się do nikogo słowem już przeszło od 60 lat. Siostra Felicja uzasadniała kiedyś w jednym ze swoich listów, napisanych do zgromadzenia, że zdecydowała się na tę drogę, by uniknąć okazji do zgrzeszenia pychą i nie daj Boże chełpienia się faktem bycia boską wybranką. Dla Franceski stanowiło to wyraz ogromnego poświęcenia i pokory. Z drugiej strony wszystkie niezbędne informacje dotyczące objawień i uznanych cudów zostały szczegółowo spisane i omówione przez spowiednika siostry Felicji, a jednocześnie proboszcza parafii w niewielkiej miejscowości Sant'Ellona, leżącej zaledwie 20 km na południe od Montichiari. To właśnie za sprawą księdza Vincentego Sant'Ellona stała się celem pielgrzymek tysięcy wiernych z całego świata. To on umacniał duchowo Felicję i jej kuzynkę Sofię. Wstawiał się za nimi, gdy początkowo nawet rodzice myśleli, że dziewczyny coś sobie wymyślają. Wysyłał do swoich przełożonych listy i relacje z miejsca cudów, aż wreszcie usłyszał o nich sam papież. Obecnie każdy przybywający ma nadzieję wybłagać cud lub pomyślne rozwiązanie swojej sprawy, nawet w bardzo ciężkiej sytuacji. Tysiące próśb, miliony wyszeptanych słów, modlitw o zdrowie, miłość i szczęście. Siostra Franceska delikatnie zapukała do drzwi znajdujących się po prawej stronie, na samym końcu korytarza. Doskonale wiedziała, że i tak nie doczeka się żadnej odpowiedzi, ale mimo wszystko zawsze robiła to w geście szacunku. Po krótkiej chwili nacisnęła klamkę i weszła do środka. Na wąskim tapczanie pod oknem leżała, jak zwykle, drobna, starsza kobieta. Ubrana w białą, nocną koszulę, do pasa przykryta kołdrą. Jej długie, siwe włosy zaplecione były w luźny warkocz, zwisający na prawym ramieniu. Patrzyła w sufit, wzrokiem pełnym niewypowiedzianego smutku i żalu. Całkowicie bezbronna i zdana na łaskę innych. Przez wielu uznawana świętą za życia, siostra Felicja. Od 15 lat uwięziona w sparaliżowanym ciele po wystąpieniu gwałtownego udaru. Nie była w stanie ruszać się od szyi w dół. Nie wiadomo, czy mogłaby jeszcze cokolwiek powiedzieć. Nawet gdyby jakimś cudem zachowała zdolność mowy, wiadomo, że do tej pory nie złamała ślubów milczenia. Chociaż Franceska zdawała sobie sprawę, że przez wzgląd na stan, w jakim znajduje się jej podopieczna, nie zdoła zaspokoić swej ciekawości odnośnie objawień, ani nigdy nie pozna odpowiedzi na nurtujące ją pytania, to i tak samo przebywanie w obecności kogoś tak wyjątkowego napełniało ją trudną do wytłumaczenia ekscytacją. Za każdym razem, gdy wchodziła do pokoju siostry Felicji, by zająć się jej poranną toaletą i zmówić przy chorej różaniec, czuła, że dostępuje wielkiego zaszczytu. Patrzyła na jej pokrytą zmarszczkami twarz i z łatwością wyobrażała sobie, jak jako 12-letnia dziewczyna wraz ze swoją młodszą kuzynką
stają pod starą wierzbą rosnącą nad brzegiem strumienia w Santellonie. Wśród długich, zwisających gałęzi dostrzegają kulę światła i wyłaniającą się z niej anielską postać kobiety. Ta wyciąga dłoń w górę na znak przywitania i błogosławieństwa, po czym milcząco przygląda się dziewczynkom. Potem każdej z nich rzuca pod nogi kwiat czerwonej róży i równie nagle, jak się pojawiła, odchodzi. Według najwcześniejszych relacji siostry Felicji, właśnie w ten sposób wyglądało pierwsze spotkanie z milczącą królową. Francesca znała już na pamięć całą historię objawień Santellony i czasem dalej nie mogła uwierzyć, że może modlić się siedząc przy łóżku bezpośredniego świadka tych niezwykłych zdarzeń. Dokończyła ostatni dziesiątek, zrobiła znak krzyża i obiema rękami uścisnęła prawą dłoń chorej, uśmiechając się do niej serdecznie. Siostro Felicjo, zapowiada się piękny dzień. Jak zrobi się jeszcze cieplej, otworzymy okno i sama siostra posłucha, jaki gwar na ulicy. Na razie mogę siostrze trochę poczytać. Przyniosłam świeżą prasę. Może znajdziemy coś ciekawego. Francesca spojrzała na zatroskaną twarz staruszki, która delikatnie, jakby ostatkiem sił, obróciła głowę w jej stronę i patrzyła intensywnie swoimi wiecznie zaszklonymi oczami. Proszę się niczym nie przejmować. Jestem tu. Jak zwykle postaram się umilić siostrze czas. Francesca wstała z krzesła. Odwróciła się i podeszła do znajdującego się naprzeciwko łóżka, zaraz przy drzwiach, małego, chybotliwego stoliczka. Obok stojącej na nim półmetrowej figury królowej Santellony położyła wcześniej najnowsze wydanie L'Osservatore Romano i tygodnika Tempi. Zanim chwyciła gazety, spojrzała jeszcze raz na idealnie gładką twarz Matki Boskiej, ucałowała swoją prawą dłoń i gestem pełnym czci dotknęła palcami ramienia figurki. W tej samej chwili, tuż za plecami, usłyszała huk. Przeszył ją nagły dreszcz. Ze strachu prawie podskoczyła. Odwróciła się zszokowana, wydając z siebie krótki, lecz głośny okrzyk zaskoczenia. Łóżko, w którym przed chwilą spoczywała siostra Felicja, było puste, a sama chora klęczała teraz u jej stóp, z rękami złożonymi do modlitwy, jakby była zupełnie sprawna. Mój Boże, siostro, ale jak to? Siostro, to przecież cud prawdziwy. Jąkając się, wykrztusiła z siebie zdezorientowana Francesca. Chwyciła rękami ramiona staruszki, lecz ta gwałtownie, kręcąc głową, dała znać, że chce wyzwolić się z jej objęć. Może ja zawołam kogoś? Pielęgniarkę albo siostrę przełożoną? Na te słowa siostra Felicja zaczęła jeszcze energiczniej zaprzeczać, jednocześnie żałośnie pojękując przy przełykaniu kolejnych łez. W końcu, po kilkusekundowej pauzie, stało się coś być może jeszcze bardziej niezwykłego. Przepraszam. Wybacz, moje dziecko. Wybaczcie mi wszyscy, bo bardzo zgrzeszyłam. Powiedziała wyraźnie, mocnym, brzmiącym głosem siostra Felicja. Stojąca przed nią dziewczyna wprost oniemiała. Wobec takiego wyznania bała się nawet drgnąć, a co dopiero odezwać się choć słowem. Tymczasem klęcząca staruszka mówiła dalej, wznosząc głowę ku górze i patrząc jej prosto w oczy,
pora mi iść dalej. Ale zanim ruszę, Pan dał mi ostatnią szansę na skruchę i naprawę błędów. Ależ siostro, rozumiem. Spowiedź. Ja zaraz przybiegnę z kapłanem. Wykrzyknęła spanikowana Francesca. Słyszała kiedyś, że w ostatnich chwilach życia niektórzy chorzy mogą odczuć nagły przypływ sił i poprawę. Ale to, co działo się teraz na jej oczach, było najprawdziwszym cudem. Już miała ruszyć w kierunku drzwi i wołać o pomoc, gdy poczuła, jak roztrzęsione dłonie wyniszczonej chorobą kobiety zaciskają się na jej nadgarstkach z niesamowitą wręcz siłą. Błagam, stój. Już nie zdążymy. Ona zaraz wróci i skończy ze mną. Ostatecznie. Ale co? Posłuchaj mnie uważnie. Zostaliście oszukani. A to wszystko przeze mnie. Na te słowa łzy kolejny raz napłynęły jej do oczu. Potem zajrzała za plecy Franceski i spoglądając na kryjącą się za nią figurę milczącej królowej Santellony, powiedziała wolno, wyraźnie akcentując każdy wyraz, a przy tym prawie szepcząc: to nie ona. Siostro, ja nie rozumiem. Proszę wstać, może porozmawiamy spokojnie. Szybko! Zajrzyj do szafy. Na samym dnie, pod stertą starych koców, leży mała walizka. W środku są albumy ze zdjęciami. A gdzieś między nimi powinna się znaleźć notatnik z brązową okładką. Weź go i oddaj w ręce papieża. Pilnuj. Przechowaj i nie oddawaj nikomu. Błagam, trzeba z tym skończyć. W nim jeszcze nadzieja. Mówiąc ostatnie zdanie, głos siostry załamał się. Z trudem zdołała przełknąć jeszcze ślinę. Francesca patrzyła z przerażeniem na jej czerwieniejącą twarz i wytrzeszczone oczy. Wyglądało to tak, jakby ktoś dusił tę biedną staruszkę. Po kilku sekundach Francesca ocknęła się nieco z szoku i usiłowała sięgnąć klamki do drzwi. Lecz ręce Felicji zaciskały się coraz mocniej, uniemożliwiając młodej siostrze jakikolwiek ruch. Pomocy! Szybko, tu! Na górze, pomocy! Krzyczała Francesca najgłośniej, jak potrafiła. Nagle głowa siostry Felicji gwałtownie odchyliła się w tył. Całe jej ciało rozluźniło się, nadal pozostając w pozycji klęczącej. Przez chwilę Francesce wydawało się, że nogi jej podopiecznej straciły kontakt z podłogą i unoszą się tuż nad nią. Ale przez długą, nocną koszulę, która szczelnie otulała ciało chorej, nie mogła stwierdzić tego z całkowitą pewnością. Jednak nawet kiedy zobaczyła, jak jakaś niewidzialna siła ciska siostrą Felicją na drugą stronę pokoju i rozbija jej głowę o róg szafki nocnej, nie mogła uwierzyć własnym oczom. Ciało staruszki leżało teraz tuż przy łóżku. Krew wylewała się z głębokiej rany na prawej skroni, szybko tworząc sporych rozmiarów kałuże. Jej nieobecny wzrok nie krył za sobą już żadnych emocji. Francesca dopiero po kilku chwilach wydała z siebie opóźniony, głośny krzyk rozpaczy. Nawet nie zarejestrowała dokładnie momentu, gdy do pokoju wpadła inna z sióstr opiekunek, która dostrzegając makabryczny widok, wybiegła wołając w panice. Lekarz!
Szybko, lekarza! Francesca nie mogła ruszyć się z miejsca. Przez kilka dłużących się w nieskończoność sekund. Wpatrywała się jedynie w puste oczy siostry Felicji. Dopiero głośne odgłosy kroków stawianych pośpiesznie na schodach wyrwały ją z odrętwienia. Zorientowała się, że spojrzenie Felicji zatrzymało się na dębowej, dwudrzwiowej szafie i natychmiast przypomniała jej się ostatnia prośba chorej. Nie zastanawiając się zbyt długo, Francesca szybko otworzyła jedno skrzydło drzwi i bez trudu znalazła wspomnianą wcześniej starą walizkę. W środku, zgodnie z tym, co mówiła siostra Felicja, znajdowały się trzy grube albumy do zdjęć, a między nimi notatnik wielkości zwykłego zeszytu. Chwyciła go, nie przyglądając się zanadto okładce ani zawartości, i niezdarnym ruchem wsunęła znalezisko do kieszeni fartucha. Francesca siedziała na krawędzi wąskiego tapczanu w swoim małym, ciemnym pokoiku, jaki zajmowała w kamienicy przy Sant'Elione. Na kolanach trzymała notatnik, który w tajemnicy przed wszystkimi wyniosła z szafy siostry Felicji. Minął tydzień od pogrzebu wizjonerki. Uznano, że zmarła na skutek urazu głowy, którego doznała w wyniku niezwykle silnego ataku padaczki. Francesca do tej pory nie zdołała otrząsnąć się z szoku, jaki wywołały w niej ostatnie chwile życia siostry Felicji. Dużo rozmyślała na temat wyznań staruszki. Zastanawiała się, czy była świadkiem cudu, czy może jej własny umysł nadinterpretuje pewne mieszczące się w medycznej normie zjawiska. W dniu uroczystości pogrzebowych zdecydowała się opowiedzieć swojemu spowiednikowi o niecodziennych okolicznościach, jakie towarzyszyły odejściu Felicji. Ksiądz Eduardo, bardzo doświadczony kapłan, doradził oczywiście gorącą modlitwę za duszę zmarłej i będąc przeświadczonym o przytomności jej umysłu w chwili śmierci, polecił młodej zakonnicy spełnić ostatnią wolę podopiecznej. Ze swojej strony obiecał pomoc w skontaktowaniu się ze Stolicą Apostolską w trybie pilnym, mając na względzie wagę informacji, jakimi dysponuje siostra. Francesca wpatrywała się w poplamioną, naznaczoną licznymi zagięciami okładkę. Wiedziała, że zeszyt ma trafić w ręce najwyższego zwierzchnika kościoła i to on jest jego adresatem. Z drugiej strony doznała zaszczytu przechowywania wielkiego skarbu. Prywatnych zapisków, można to stwierdzić z pewnością, przyszłej świętej. Rozpierała ją ekscytacja. Co też może kryć się w środku? I co miało oznaczać niepokojące stwierdzenie staruszki, szepczącej „to nie ona”, podczas gdy ewidentnie patrzyła na figurkę Matki Boskiej? Francesca pomyślała, że przecież nie zrobi nic złego, zaglądając do środka. Siostra Felicja nie przestrzegała jej przed czytaniem zawartości. Zakonnica czuła wręcz przyzwolenie na zapoznanie się z treścią. Przecież to ona ma dostarczyć zeszyt w ręce papieża. Dobrze byłoby wiedzieć, jak wytłumaczyć mu zasadność prywatnej audiencji. W końcu ciekawość wzięła górę. Palce zakonnicy delikatnie chwyciły prawy dolny róg notatnika i przerzuciły rozmiękły, elastyczny kawałek papieru. Na górze, na okładce od wewnętrznej strony, widniało imię i nazwisko Felicia Sartori oraz przekreślony napis, który jednak z łatwością mogła odczytać. Dzienniczek spowiedzi. Na środku
tuż przy załamaniu grzbietu. Widoczne były ślady po wyrwaniu kartek. Brakowało co najmniej kilku początkowych. Pierwszy zapis, jaki ukazał się jej oczom, opatrzony był datą 30 kwietnia 1950 roku. Niedziela. A niech mnie. Dobrze pamiętała, że była to data pierwszego spotkania dziewczynek z Matką Boską. Poczuła, jak włoski na rękach i karku nagle zaczynają się podnosić i zaczęła czytać niewyraźne, nieco koślawe pismo. Dziś zgrzeszyłam ciężko, bo uciekłyśmy z Sofią ze mszy świętej. O, jak bardzo tego żałuję. Żałuję, bo wydarzyła się rzecz niezwykła, która nas bardziej przeraziła nawet niż gniew i pokuta od ojca Wincentego. A wszystko przez to nasze nieposłuszeństwo. Mama nie zdążyła się rano obrobić, więc kazała mi pójść na mszę samej. Pomyślałam, że zajdę po Sofię, żeby było raźniej. Kiedy przechodziłyśmy przez łąkę i słońce jasno świeciło, to tak nam było wesoło, że świat się już całkiem obudził na wiosnę do życia, że pomyślałyśmy, szkoda tracić nawet chwili tak pięknego dnia. Nie skręciłyśmy na ścieżkę do kościoła. Zamiast tego biegałyśmy i żartowałyśmy sobie. Sofia powiedziała, że jak nazbieramy kwiatów na bukiety dla mam, to tak je uszczęśliwimy, że nawet lepiej będzie niż pójść na mszę. Wtedy, w oddali, przy zejściu ze wzgórza, wychylił się płot od ogrodu pani Oswald, po którym pieły się piękne, czerwoniutkie róże. Spojrzałyśmy po sobie i od razu pobiegłyśmy w ich stronę. Rozejrzałyśmy się, czy aby nikt nas nie widzi, ale pani Oswald musiała akurat podawać śniadanie, bo słychać było brzdąkanie talerzy i filiżanek. Zaczęłyśmy upatrywać sobie co piękniejsze pączki i łamać gałązki, jedna po drugiej. Teraz dotarło do mnie, że to też był grzech, wielki, kraść komuś owoc jego pracy, choćby i sam się za płot wychylał. Sofia tak głęboko wsadziła rękę w krzew różany, że bardzo podrapała przed ramię, a jeden z kolców zatopił się głęboko w jej skórze i zrobił długie, paskudne rozcięcie. Krew poszła z rany bardzo szybko i Sofia zabrudziła nią sobie swoją nową, odświętną sukienkę. Zaraz zaczęła płakać, że ją matka zbije i że się dowie o wszystkim. Żal mi się jej zrobiło. I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł. Zeszłyśmy ze wzgórza wprost do strumienia. Chciałam pomóc obmyć jej rany i zaprać największą z czerwonych plam na sukience. Zabrudzenia trochę zeszły, ale nie do końca. A Sofia nie przestawała płakać. Naraz usłyszałyśmy dziwny odgłos. Jakby jakaś wielka, tłusta mucha przelatywała nam nad głowami, a potem wpadła wprost do uszu. Patrzyłyśmy naokoło, ale nigdzie nie było widać owada. Wtem po drugiej stronie strumyczka, ponad drzewami, zobaczyłyśmy na niebie błyskawice, ale nie nastąpił przy tym żaden grzmot. Nagle to światło z nieba spłynęło na wielki głaz leżący na drugim brzegu, a po chwili stała już na nim jakaś postać. Byłam pewna, że to zjawa. Zjawa z chmur. Zlękłyśmy się okropnie, ale nie mogłyśmy przestać patrzeć. Z daleka wyglądała jak lalka, niska i chuda jak małe dziecko, z długim warkoczem na ramieniu i wielkimi, szklanymi oczami, które odbijały każdy promień światła. Twarz miała nieruchomą jak maska,
a ubrana była w spódnicę do kolan i dziwną, luźną koszulę. Ani słowem się nie odezwała. Szeptałyśmy z Sofią między sobą, czy aby to samo widzimy. I tak naprawdę było. Po krótkiej chwili zjawa zaczęła przysuwać się coraz bliżej nas. Zdawało się, że sunie ponad strumieniem, a nie robiła przy tym przecież najmniejszego ruchu. Kiedy znalazła się tuż przy nas, dosłownie o dwa kroki, nie mogłyśmy już patrzeć w jej stronę. Tak raziło nas jej potężne światło. Widziałam tylko, jak jakaś mała dłoń dotyka krwawiącej ręki Sofii, a potem cofa się powoli i odchodzi, skąd przyszła. Sofia zaczęła krzyczeć jak oparzona, a ja razem z nią. Podniosłyśmy się szybko i biegłyśmy ile sił na wzgórze. Zatrzymałyśmy się dopiero na skraju łąki. Tam odkryłyśmy, że rana i zadrapania na ręce Sofii zniknęły, jakby nigdy ich nie było, a jej sukienka znów była czysta. Nie mogłyśmy tego pojąć. Czy to było widmo jakieś? Może rusałka albo inny dobry duch, który nam pomógł? Nie chciałyśmy nikomu powiedzieć, bo wszystko by się wydało, żeśmy w kościele nie były. Jeszcze ukradły róże, które teraz w zapomnieniu leżały gdzieś nad strumieniem. Postanowiłyśmy, że będzie to nasza tajemnica. Nazbierałyśmy nowych kwiatków łąkowych i wróciłyśmy do domu. Franceska pomyślała, że relacja 12-letniej Felicji znacznie różni się od tej oficjalnej, którą poznała w licznych publikacjach na temat objawień z Santellony. Zaintrygowana, nie przestawała czytać kolejnych wpisów. 5 maja 1950. Nie byłam na mszy, a dziś pierwszy piątek miesiąca. Bałam się iść do spowiedzi. Ojciec Wincenty na pewno znów każe mi odmawiać wszystkie części różańca za pokutę. Jak przyznam się, że rozmyślnie nie poszłam na mszę w niedzielę, jeszcze okłamałam matkę. Wiem, że źle zrobiłam. Spróbuję to naprawić. Pójdę do spowiedzi w niedzielę. 7 maja 1950. Mój Boże, cud! Cud się stał! Znów ją widziałyśmy. A musiała to być anielica najprawdziwsza. Teraz to i sam ojciec Wincent nie mógł nam zaprzeczyć. A zaczęło się od konia, bezbronnego zwierzęcia. To dzięki niemu przekonałyśmy się, jakie szczęście nas spotkało. Chodzi o to, że koń w gospodarstwie ojca Sofii, Lotę, jedyny, którego sobie pozostawił pod lekki powóz, w sobotę opadł z sił. Nie chciał jeść ani pić i tylko pokładał się niespokojnie. Była sobota wieczór i nie mogli sprowadzić weterynarza. Sofia bardzo rozpaczała, bo ojciec jej stwierdził, że biedaczysko ma silną kolkę i pewnie nie przeżyje nocy. Ubłagałyśmy go razem, żeby nie dobijał konia, żeby dał mu szansę do rana i że my już coś wymyślimy, żeby Lotę wyzdrowiał. Przypomniałam Sofii o tym, co zdarzyło się tydzień temu. Pomyślałam, że skoro tamta tajemnicza dziewczynka potrafiła w sekundę uleczyć krwawiącą ranę na ręku Sofii, to może będzie też potrafiła pomóc Lotiemu. Postanowiłyśmy, że dzisiaj przed mszą poranną wybierzemy się jeszcze raz w to samo miejsce i poczekamy. Miałyśmy nadzieję, że ona znów się nam pokaże. Poszłyśmy więc nad strumień. Usiadłyśmy na brzegu i czekałyśmy. Czas mija strasznie wolno, kiedy chcemy, żeby coś się stało już, natychmiast. Wkrótce bezczynne czekanie trochę nam się znudziło i zaczęłyśmy nawoływać dziewczynę.
Krzyczałyśmy: halo, wróć do nas, pokaż się nam, już się nie boimy. Chociaż to oczywiście była nieprawda. Bałyśmy się strasznie. Kiedy zasmucone miałyśmy już wracać, znów naszych uszu doszło to głośne bzyczenie. I znów na niebie błysnął jasny piorun. Na tym samym kamieniu, co ostatnio, w snopku światła zobaczyłyśmy zjawę. Wyglądała tak jak ostatnio. Z jedną tylko różnicą, że włosy miała rozpuszczone, długie, jasne i pofalowane. Czułam wielki lęk, ale zależało nam na życiu biednego Lottiego, więc odważyłam się jej zapytać: kim jesteś? Odpowiedziała po włosku, nie ruszając ustami, a jej głos był donośny i łagodny jednocześnie. Nie musicie na razie tego wiedzieć. Nie bójcie się. Nie zrobię wam krzywdy. Skąd pochodzisz? Same widzicie, że nie pochodzę z tego świata. Czemu nam się pokazujesz? Czego od nas chcesz? Zdradzę wam dokładnie następnym razem. Chciałabym, żebyśmy powtórzyły nasze spotkanie jeszcze 3 razy. Proszę was, byście przybywały tu przez kolejne 3 niedziele, a dowiecie się i zobaczycie wystarczająco. Wiemy, że potrafisz czynić cuda. Uleczyłaś ostatnio moją rozciętą rękę, odezwała się do niej Sofia. Błagam, uratuj mojego kochanego Lottiego. On umiera. Nie ma już siły, a ja tak bardzo go kocham. Zjawa patrzyła na nas swoimi szklanymi, wyłupiastymi oczami. Jej twarz nawet nie drgnęła. Dziewczyna stała bez ruchu na wielkim kamieniu. Wiesz, że bez trudu czynię cuda. A prosisz mnie o ratunek dla konia? Naprawdę tylko tego pragniesz? Czy jesteś pewna? Pomyślałam wtedy, że postać ta musi być bardzo potężna, skoro bez tłumaczenia wiedziała, kogo Sofia miała na myśli. Tak, jeśli tylko potrafisz, spraw proszę, żeby Lotę wyzdrowiał. Uratuj go, a będziemy przychodzić do ciebie ile razy jeszcze tylko zechcesz. Spełnię waszą prośbę. Ale módlcie się. Módlcie się szczerze za biedne dusze swoje i innych. Odmawiajcie sobie dziś pokarmu i płynów, by wasz ulubieniec odzyskał siły. Potem zniknęła pochłonięta przez snop światła. Pobiegłyśmy czym prędzej na wzgórze i dalej do kościoła. Zdążyłyśmy na mszę. I przystąpiłyśmy nawet do spowiedzi u ojca Wincentego. Nie było tak strasznie, jak się spodziewałam. Wręcz przeciwnie. Obie musiałyśmy mu powiedzieć o widzeniu tajemniczej dziewczyny z nieba, a ksiądz był bardzo zainteresowany. Powiedział, że następnym razem musi pójść z nami. Stwierdził, że takie fenomeny to zbyt poważna sprawa, żeby dzieci miały same sobie z nimi radzić i je oceniać. A my już wiemy, że spotkało nas dobro. Godzinę temu Lotte wstał. Zaczął normalnie jeść i pić i chodzić. Będzie żył. To cud. 8 maja 1950 rok. Ojciec Wincenty rozmawiał dziś z nami w szkole. Szykowałyśmy się już do wyjścia, ale zobaczył nas na korytarzu i zapytał, czy może zadać nam kilka pytań. Powiedział, że nie może nikomu zdradzać tego, co wyznałyśmy na świętej spowiedzi i kazał nam odpowiedzieć, czyśmy widziały wczoraj coś niezwykłego. Opowiedziałyśmy mu jeszcze raz, razem. A on dopytywał się co chwilę o jakieś szczegóły. Musiałyśmy mu kilka razy powtarzać to, co powiedział nam ten duch dziewczyny z nieba.
Opisywałyśmy, jak wyglądała, jakie miała ubrania, a on tylko kiwał głową i marszczył brwi. W końcu rozłożył na ławeczce przed nami kilka świętych obrazków z Matką Bożą i zapytał, czy na którymś z nich nie rozpoznajemy tej, którą widziałyśmy. Były tam różne, pięknie wymalowane Matki Boskie, ale obie z Sofią od razu pokręciłyśmy głowami, że żadna z nich nie przypominała naszej Anielicy. Nawet przez chwilę nie pomyślałyśmy, że mogła to być Maryja. Tak była inna od tej kościelnej. Ksiądz odpowiedział tylko: to nie szkodzi. I uprzedził, że musi porozmawiać jeszcze z naszymi rodzicami. Potem odprawił nas do domu. 9 maja 1950. Dziś późnym popołudniem przyszli do nas, do domu, ojciec Wincenty razem z wikarym. Najpierw rozmawiali chwilę z moimi rodzicami, a potem ksiądz kazał mi iść i zawołać Sofię, ciocię i wujka. Trochę się przestraszyłam, bo z początku myślałam, że szykuje nam się jakaś bura za zmyślanie. Szłam tak szybko, że nawet 5 minut nie minęło, jak byłam na końcu ulicy, przy ich domu. Kiedy ich przyprowadziłam, wszyscy dorośli zamknęli się w salonie. A potem poprosili do środka też mnie i Sofię. I znów wszystko musiałyśmy tłumaczyć od nowa. Jak spotkałyśmy dziewczynę z nieba i rozmawiałyśmy z nią, jak uleczyła Lottiego. Sofia rozpłakała się na początku, bo oczywiście musiałyśmy się przyznać do nieposłuszeństwa. Rodzice byli chyba trochę źli, ale ksiądz tylko co chwila rękę do góry podnosił, żeby dali nam mówić. Wikary wszystkiemu się przysłuchiwał i z szeroko otwartymi oczami notował coś szybko w wielkim zeszycie. Jak skończyłyśmy opowiadać, znów coraz to nowe pytania się od nich pojawiały. A to, czy nic nam się nie stało, czy nic nie jadłyśmy, cośmy sobie same gdzieś nazbierały, czy nikt nam czegoś do picia nie dawał. Na koniec ojciec Wincenty powiedział tylko, że możemy mieć do czynienia z niebiańską istotą i ustalone zostało, że wszyscy pójdą z nami nad strumień w niedzielę, żeby się przyjrzeć tej sprawie. 10 maja. Modlę się gorąco do Matki Boskiej rano i wieczorem. Proszę, żeby się pojawiła tak, jak obiecała, bo inaczej i ksiądz, i wszyscy pomyślą, że żarty sobie z nich robimy i kto wie, jaką dostaniemy karę. 11 maja. Modlimy się dalej razem z Sofią. Wszyscy sąsiedzi słyszeli już, że jakieś cuda się dzieją nad strumieniem. Codziennie ktoś tam przychodzi i patrzą, jakby pierwszy raz byli, ale podobno nikt nic nie widział. Pani Oswald ścięła nawet kilka swoich róż i zostawiła na brzegu przy takim małym krzewie. 12 maja. Dziś zaczepiła mnie przed domem pani Derlucci i dała do ręki małą karteczkę. Powiedziała, że napisała na niej swoje największe marzenie i prosiła, żebym przekazała i uprosiła Matkę Boską o jego spełnienie. Pozwoliła mi przeczytać. Napisane było: o poczęcie upragnionego dziecka błagam Najświętszą Panienkę. Obiecałam, że na pewno przekażę. 13 maja. Matka powiedziała mi dziś, żebym się niczego nie obawiała. Mówiła, że widzi, jak się modlimy i ona wierzy nam ze wszystkim, co się wydarzyło. Ojciec tylko trochę niezadowolony, że ludzie we wsi tak się go wypytują i dziwnie przyglądają, a on nie wie, co ma im odpowiadać. Sofia też dostała karteczkę z intencją. Ciocia przekazała jej od swojej przyjaciółki z Monte Chiari. Podobno siostra jej spadła z wysokości i leży teraz tylko.
Nie może się w ogóle ruszać. Jeśli się jutro Matka Boża pojawi, Sofia obiecała prosić o cud jej uzdrowienia. 14 maja. Stało się. Co dziś przeżyłyśmy, nie mogło być na niby. Widziałyśmy ją znów, naszą milczącą królową. Poszłyśmy rano nad strumień, tak jak tydzień i dwa tygodnie wcześniej. A razem z nami poszli i rodzice, i ciocia z wujkiem, i sam ojciec Wincenty. Stali trochę dalej od brzegu niż my i czekali. Za nami na wzgórzu zebrało się jeszcze kilkoro sąsiadów i też z ciekawością patrzyli w dół. Ksiądz kazał nam wreszcie upaść na kolana i zacząć się modlić. Niedługo potem niebo rozbłysło szybkim światłem pioruna. Wszyscy to musieli widzieć, bo rozniosły się wokół westchnienia i okrzyki zaskoczenia. Potem znów miałyśmy w uszach to dziwne brzęczenie. Mama mówiła mi później, że też je słyszeli, wraz z tymi, co bliżej nas stali. Wtedy z pomiędzy chmur znów wyszedł snop światła i w tym samym miejscu, na wielkim głazie po drugiej stronie, pojawiła się ona. Nie byłyśmy jeszcze pewne, jak się mamy do niej zwracać. Sofia wyszeptała po cichutku: bądź pozdrowiona, milcząca królowo. Obie skłoniłyśmy głowy. Wtedy odezwała się, chociaż widziałam później, że jej usta nie ruszały się w ogóle przez czas rozmowy. Cała jej twarz ani drgnęła, jak twarz porcelanowej lalki. Przerażało mnie to okropnie. Byłam cała rozdygotana. Zgadza się. Jestem królową. Królową waszych modlitw i waszych pragnień. Wtedy na jej głowie pojawiła się wielka, purpurowa korona ze złotymi zdobieniami. W ogóle wyglądała na trochę wyższą niż ostatnio. A może to tylko przez tę koronę tak mi się wydawało. Pragnę dbać o was i wam pomagać. Abym mogła to czynić dobrze, każcie wybudować tu kościół, żeby wszyscy z należną czcią oddawali mi pokłony, składając swe prośby. Ośmieliłam się wtedy powiedzieć, że w dłoniach ściskałyśmy karteczki z intencjami. Każda z nas przeczytała swoją. Wyjaśniłam, że ci ludzie mają nadzieję na cuda, po tym jak uzdrowiła Lottiego. Każdy, kto będzie chwalił moje imię i z pokorą złoży przede mną swą modlitwę, otrzyma, o co prosi. Niech zatem wszyscy dowiedzą się o mej dobroci i trosce, a wy umartwiajcie się dalej. Utrzymujcie post, żeby wynagrodzić za wszystkie niegodziwe uczynki swoje i innych do tej pory popełnione. Oznajmiła to, po czym podniosła się ku górze, a potem zniknęła między obłokami. Mama mówiła, że nie widzieli nikogo stojącego na kamieniu, ale zauważyli, jak gałęzie w koronie drzewa rosnącego nad nim rozchyliły się dziwnie i zastygły w tym rozchyleniu. Opowiadała też, że prawie nie słyszeli, cośmy z Sofią mówiły. Tak cicho szeptałyśmy sobie pod nosem. Wszystko trwało około pół godziny, a nam się zdawało, że tylko kilka minut najwyżej. Ludzie jeszcze długo modlili się z nami, a potem ksiądz zabrał nas z rodzicami na plebanie i znów spisywał to, co usłyszałyśmy od Matki Boskiej. Długo się zeszło, aż się ksiądz prawie spóźnił na południową mszę. Wyrozumiałam tylko tyle, że ojciec Wincenty musi zawiadomić jeszcze innych, ważniejszych od siebie, żeby pozwolili nam na jakikolwiek ołtarzek,
A może nawet kapliczkę postawić tam, gdzie Matka Boska sobie zażyczyła? 16 maja, wtorek. Nie jadłam od wczoraj nic, tylko kromkę suchego chleba. Codziennie spotykamy się z Sofią na wspólnej modlitwie. Nie bawimy się już po szkole na podwórku, jak zwykle do tej pory było. Mama się martwi, że niedługo całkiem z sił opadniemy, ale tłumaczę jej, że taką przecież dostałyśmy misję. 19 maja, piątek. Ludzie znoszą nam coraz więcej karteczek z intencjami. A wszystko dlatego, że rozniosła się wiadomość o uzdrowieniu chorej z Monte Chiari. Ponoć sama dała radę wstać z łóżka już na drugi dzień od naszego widzenia się z Maryją. We środę była tu, u nas, nad strumieniem. Osobiście chciała za wszystko Matce Boskiej podziękować. Razem z karteczkami ludzie przynoszą nam pieniądze. Jest ich już całkiem dużo. Wikary zbiera je do skarbony i tam przechowuje. Ojciec Wincenty powiedział, że dzięki temu w przyszłości może uda się zbudować nowy, piękny kościół. Najpierw jednak w niedzielę przyjadą do nas jacyś ważni kapłani z bardzo daleka. Chcą się na własne oczy przekonać, jakie cuda się u nas dzieją. 20 maja, sobota. Dziś zjadłyśmy z Sofią pełny obiad, bo nawet klęczeć było nam już ciężko. Mam nadzieję, że obżarstwem nie zgrzeszyłyśmy przy tym, bo jadłyśmy szybko. Tak nam smakowało. Ale bawić się dalej nie chodzimy. Cały czas schodzi nam na modlitwie. 22 maja, poniedziałek. Wczoraj nie mogłam nic nikomu powiedzieć. Ani napisać nawet, bo byłam okropnie zlękniona tym, co zobaczyłam. Sofia musiała sama wszystko księżom przekazać. Królowa z nieba pokazała nam rzeczy tak straszne, że do tej pory tchu nie mogę złapać i mam łzy w oczach. A było tak, że w tę niedzielę przyszły razem z nami tłumy ludzi. Nie wiem, ile ich się tam mogło zebrać. Może i z 1000 nawet. Ciężko było zliczyć. Już od rana modlili się na głos i śpiewali. Niektórzy po prostu stali, inni klęczeli z różańcem w rękach. Nasza królowa pojawiła się tak jak zwykle. Cała rozświetlona, długie włosy rozpuszczone, ale w dłoniach trzymała wczoraj coś bardzo dziwnego. Jakby rozżarzoną kulę pełną ognia. Pozdrowiłyśmy ją, jak nas ksiądz Wincenty nauczył, i podziękowałyśmy za przybycie. Ona pochwaliła naszą modlitwę i pokutę. Pytałyśmy o różne sprawy, o które ksiądz kazał nam zapytać. A najjaśniejsza odpowiadała, choć nie wszystko pojęłyśmy. Powtarzała, że mamy się modlić przede wszystkim o pokój na ziemi i czynić dobro wobec bliźnich. Potem przeczytałyśmy kilka intencji. Królowa znów upomniała, żeby chwalić jej imię i do niej zanosić prośby, bo ona je szybko Najwyższemu przedstawi. Sofia zastanawiała się na głos. Czy dość postu już dotrzymałyśmy, aby dostać się do nieba? Najświętsza panienka odpowiedziała, że tak. Sofię obiecała zabrać już niedługo, a mnie przykazała zostać siostrzyczką i głośno wszystkim mówić o jej wielkiej mocy i dobroci. Po tych słowach stało się właśnie coś strasznego. Porcelanowa twarzyczka królowej drgnęła i jej usta rozszerzyły się w szerokim uśmiechu. Oczy nagle stały się czarne, jak dwa węgielki. Zapowiedziała, że dostaniemy teraz ważną wiadomość do przekazania. Rozżarzoną kulę, którą trzymała w rękach,
rzuciła wprost przed siebie do strumienia. Cała woda od razu zmieniła kolor na czerwony. Nurt mocno przyspieszył. Pojawiły się fale, które tak mocno uderzały o brzeg, że całe byłyśmy zmoczone. Całe sukienki miałyśmy w czerwonych jak od krwi plamach. Złapałyśmy się za ręce. Sofia zasłoniła ręką usta i zaciskała oczy. Matka Boża kazała nam się zbliżyć jeszcze do brzegu, żebyśmy przyjrzały się dokładnie, co spotka tych, którzy odmawiają jej czci i zatwardziale trwają w swoim grzechu. W rwącym nurcie pod powierzchnią wody zobaczyłyśmy ludzi, a właściwie najpierw tylko ludzkie twarze, strasznie powykrzywiane w bólach. Jedna twarz obok drugiej. Pełno ich było, stłoczonych ze sobą ciasno, jak owce w stadzie. Krzyczeli coś, ale woda wszystkie ich krzyki tłumiła. Głowy mieli zwrócone ku górze i oczy szeroko otwarte. Widać było, że bardzo chcą zaczerpnąć powietrza i wyrwać się z tej krwistej kąpieli, ale nie mogli. Coś ich trzymało. Dopiero potem dojrzałyśmy, co jeszcze głębiej z dna wyrastały grube, czarne liny, które pętały nogi i ręce tych nieszczęśników i ciągnęły ich w dół. Kiedy już całkiem jakiegoś topielca oplotły, znikał w głębinach, a chwilę potem na jego miejscu wybuchał okazały gejzer krwi. Wiedziałyśmy z Sofią, że to krew. Poznałyśmy od razu jej mocny zapach. Potem woda nagle opadła i zobaczyłyśmy, że koryto naszego małego strumienia jest głębokie, jak otchłań jakaś bezdenna. Patrzyłyśmy w wielką szczelinę. Stałyśmy przy samej krawędzi. Wszystko na dole oblepione było jakąś falującą czarną mazią. Smołą może. Zdawało się, że ludzkie postaci zniknęły, ale po chwili dotarło do nas, że pod grubą warstwą tego smolistego brudu poruszali się ludzie. Z trudem, ogromnym, powłócząc nogami, cali oblepieni w czerni. Ich dalekie jęki i płacze zaczęły do nas dochodzić. I wreszcie Sofia krzyknęła: dość! Przestań! Ja nie chcę! Schowała we mnie twarz i rozpłakała się gorzko. Mi też łzy leciały po policzkach, ale tylko głową kręciłam. Nie mogłam nic powiedzieć. Wtedy wszystko zasłoniła gęsta mgła. A kiedy opadła, strumień płynął już normalnie, jak wcześniej. Matka Boska znów wygląd zmieniła na bardziej łagodny. Zniknęła kula ognia, którą w rękach trzymała. I zanim odeszła, obiecała, że następnym razem uczyni cud. Wielki cud, widoczny dla wszystkich. A nie tylko dla nas. Po to, by wszyscy uwierzyli i od ognia piekielnego zostali ocaleni. Maja, czwartek. Na razie nie chodzę do szkoły. Nie mam sił. Sofia też nie daje rady jeść ani pić. Bardzo się boi. Ojciec Wincenty mówi nam, że to błogosławieństwo, ale ja tego błogosławieństwa chyba już nie chcę. Co to za szczęście, kiedy ciągle widzę przed oczami te okropności. Boję się jeszcze o mamę i tatę, że potopią się kiedyś w tym krwawym strumieniu. Tak bardzo nie chcę tam wracać. Nie chcę zobaczyć może czegoś gorszego. Nie chcę już żadnych cudów.
Za dużo. Za dużo już. 27 maja, sobota. Jak myślę, że jutro niedziela, to cała zaczynam drżeć. Mówiłam mamie, że nie chcę iść. Ale ona powtarza, że muszę. Że wytrzymam. Jeszcze ostatni raz. Ojciec Wincenty powiedział, że wybrańcy nigdy nie mają łatwo. A nieodpowiedzenie na wezwanie Najjaśniejszej to grzech najcięższy ze wszystkich. Nie mam już sił. 29 maja, poniedziałek. Cud się dokonał, jak zapowiadała. Nikt nie mógł temu zaprzeczyć. Byli nawet ludzie z gazet, z aparatami do zdjęć. Zebrał się tłum, jeszcze większy niż ostatnio. Nogi tak mi się trzęsły, że nie mogłam spokojnie ustać. Nikt nie wiedział, co też się może wydarzyć. Dlatego tak strasznie się ludzie zlękli, kiedy się wszystko zaczęło. Na szczęście tym razem panienka najświętsza nie pokazała nam piekła. Chociaż i tak wszyscy, nawet ksiądz Wincenty z wikarem, myśleli, że już na pewno świat się kończy. Dzień był piękny i na niebie ani chmurki. Ale naraz, jak tylko żeśmy uklękły, wokół pociemniało. Słońce w sekundę zaszło czarną tarczą. Wtedy na jego tle zobaczyłyśmy z Sofią naszą królową. Nikt inny jej oglądać nie mógł. Była bardzo zmieniona. Patrzyłyśmy na nią w szoku i z przestrachem, czy aby zaraz czego nam nie zrobi. Ale tym razem to ona pierwsza przemówiła. Mocnym, niskim głosem. Nie bójcie się, moje dzieci. Nic nie grozi moim służebnicom. Wyglądała tak, że nie wiem nawet, czy mogę to opisać. Bo jak ojciec Wincenty usłyszał, to zmieszał się bardzo i kazał nikomu więcej szczegółów nie powtarzać, bośmy na pewno źle zobaczyły. Chodzi o to, że pani była cała, od głowy aż do stóp, zasłonięta cienkim woalem. Cieniutkim i chyba mokrym, tak że całe ciało oblepiał. Kolor miał szkarłatny. Przypomniał mi się od razu nasz strumień od krwi kipiący, który ostatnio nam ukazywała. Wyglądała, jakby wpadła do niego i wynurzyła się już tą tkaniną zakryta. Twarzy nie widziałyśmy, bo materiał tak ją zasłaniał, że tylko czarne oczy przez niego przebijały. Najgorsze, o czym ojciec Wincenty nie chciał nawet słyszeć, było to, że pani nasza pod tym woalem nic innego nie miała. Widziałyśmy wyraźnie jej piersi. Pod spodem była zupełnie naga. A i kształtem i wielkością nie była już podobna do drobnej dziewczyny, którą wcześniej widywałyśmy. Na wysokości łona trzymała w rękach bukiet czerwonych róż. Rozmawiałyśmy z nią, ale bardzo krótko. Jeszcze raz przypomniała, aby wybudować dla niej kaplicę na brzegu strumienia w naszej Santellonie oraz aby papieżowi przekazać, że na pamiątkę objawień święto Królowej Milczącej ustanowić na dzień pierwszego naszego spotkania. Pożegnała nas tymi słowami. Będę strzec was, póki mą wolę posłusznie wypełniacie. Odwagi! Potem stał się jasny dzień i spostrzegłyśmy, że wszyscy zebrani i cała trawa i rośliny dookoła są mokre jak po straszliwej ulewie.
Matka prędko do mnie dobiegła. Objęła i puścić nie chciała. Opowiadała nam, że z nieba zaczął padać gęsty śnieg, najprawdziwszy, a poczerniałe słońce obracało się i powiększało, jakby miało spaść na ziemię. Po 10 minutach jego zwykły blask znów powrócił i od razu stopił to, co napadało. Niektórzy myśleli nawet, że przywidziało się wszystkim od upału majowego, ale inni długo jeszcze wyśpiewywali Alleluja na wzgórzu. Czerwca, środa. Ojciec Wincenty zamówił już figurę naszej Matki Boskiej, ale nie wygląda zupełnie tak, jak ją widziałyśmy. Szaty ma zmienione, dłuższe i oczy jakieś inne. Mówiłyśmy o tym, ale ksiądz biskup stwierdził podobno, że tak będzie lepiej. Powiedział, że kto nie jest wizjonerem, ten nie zrozumie formy tak niecodziennej, w której nas panienka odwiedzała. Od ostatniego cudu więcej objawień nie miałyśmy. 2 lipca, niedziela. Gazety jeszcze o nas piszą. Ksiądz Wincenty zakazał nam z nimi rozmawiać. Twierdzi, że dybią tylko na naszą niewinność i brak obycia, żeby ośmieszyć Matkę Boską i cały Kościół. Obiecał nam, że on się wszystkim zajmie jak należy. 8 lipca, sobota. Wczoraj na spowiedzi ojciec Wincenty stwierdził, że nie potrzebuje już prowadzić dziennika spowiedzi. Podobno moje sumienie jest już całkiem dorosłe i bez rozpisywania potrafię rozpoznać, co jest dobre, a co nie. Polecił mi spalić ten zeszyt z zapiskami. 23 września, sobota. Ruszyła budowa kapliczki dla Matki Boskiej. W końcu ludzie przestaną intencje nosić do nas do domu. Będą mogli je wprost na ołtarzu zostawić. Po tym wpisie widoczna była przerwa w prowadzeniu relacji. Zamiast tego całe następne strony zostały powyklejane wycinkami artykułów z gazet i zdjęciami małej Felicji i jej kuzynki, Sofii, tłumów zebranych nad strumieniem w Santellonie oraz opiekuna duchowego dziewczynek, księdza Wincentego. Franceska z nerwów i podekscytowania obgryzła już paznokcie drugiej dłoni. W jej głowie dawno nie panował taki chaos. To, co miała przed sobą, bezcenne wspomnienia naocznego świadka, tak mocno różniły się od oficjalnych opisów, że poczuła ogromny niepokój. Zupełnie jakby ktoś zburzył jeden z budowanych w pocie czoła pomników ku czci najświętszej z najświętszych. Ale jak to? A gdzie ręce złożone do modlitwy? A jasny płaszcz jakby utkany ze światła? A różaniec? Ściskany w dłoniach i dobrotliwy matczyny uśmiech? Kto zatem to wszystko opisał, skoro wizjonerki ewidentnie mówiły o czymś innym? Franceska przewracała kartki z artykułami, by w końcu natknąć się na dość rozpaczliwy wpis z późniejszą datą. 12 grudnia, wtorek. Nie mogę uwierzyć, że nie ma jej z nami. Wiem, że królowa zapowiadała, że wkrótce zabierze ją do siebie. Ale do końca wyobrażałyśmy sobie, że zrobi to inaczej. Myślałam, że znów zejdzie z nieba. Weźmie Sofię za rękę i razem znikną w wielkim snopie światła. Gdybym wiedziała, że tak to się stanie, to nie ośmieliłabym się prosić o zdrowie dla Lottiego. Franceska aż zatkało. Wiedziała, że młodsza z dziewczynek zginęła młodo.
że zabił ją spłoszony koń, gdy pomagała rodzicom w pracy. Ale nigdy nie natrafiła na informację, że było to to samo zwierzę, które Matka Boska uratowała na prośbę Sofii. 5 stycznia 1951. Piątek. Kolejne nieszczęście. Cała wieś już całkiem w rozpaczy. Pani Derlucci urodziła dziś martwego synka. 27 stycznia, sobota. A może się myliliśmy? 20 marca, wtorek. Ojciec Wincenty nie chce mnie słuchać. Mówi, że za mało wiem. Ostrzega, żebym nie grzeszyła pychą i zostawiła ocenę ważniejszym od siebie. Po przeczytaniu tych słów, młoda zakonnica po raz pierwszy dopuściła do świadomości myśl, która wirowała wśród całej masy informacji, mieszającej się w jej głowie od czasu śmierci siostry Felicji. Wniosek ten uderzył w nią z taką siłą, że w oczach stanęły jej łzy. Wiedziała, że musi działać. Czuła na sobie wielki ciężar odpowiedzialności, wynikającej z faktu, że udręczona Felicja zaufała właśnie jej. Franceska dalej wertowała kartki notesu, choć domyślała się, co może znaleźć w dalszych zapiskach. Wspomnienia związane ze wstąpieniem do zakonu, przeplatane tajemniczymi wycinkami z gazet, donoszącymi o tragediach konkretnych osób. Do wyznaczonej w pilnym trybie daty audiencji zostało niewiele czasu. Musiała przygotować się do niełatwej rozmowy z jedyną osobą, która mogła powstrzymać kaskadę kolejnych nieszczęść. Siostra Franceska siedziała w miękkim, aksamitnym fotelu, ustawionym naprzeciwko wielkich, dwuskrzydłowych drzwi. Tylko garstka osób, w tym najwięksi dostojnicy, dostępują zaszczytu przekroczenia progu tej części apartamentów. Na kolanach trzymała dziennik siostry Felicji i czekała, nerwowo podrygując nogami. W końcu klamka poruszyła się i jedno skrzydło drzwi zostało uchylone. Za progiem stał kardynał Rossi, osobisty sekretarz papieża. Zaprosił Franceskę do środka, po czym wskazał miejsce na okazałym krześle stojącym przy jego biurku. Sam zasiadł w fotelu, po czym zwrócił się wprost do niej. Słyszałem, że dysponuje siostra wyjątkowymi materiałami, które to podobno mają rzucić więcej światła na cud objawień w Santellonie. Dobrze się składa. Widzi siostra, proces beatyfikacyjny siostry Felicji na pewno nie ruszy jeszcze przez jakiś czas. Ale musimy gromadzić wszelkie informacje. Tak, to znaczy, wasza eminencjo. Myślałam, że będę rozmawiać bezpośrednio z... Taka była ostatnia wola zmarłej. Przykro mi, ale ze względu na złe samopoczucie, ostatnimi czasy jego świątobliwość ogranicza wszelkie wizyty. Ale zapewniam siostrę, że bardzo wnikliwie przejrzę wszystko, co siostra przekaże w moje ręce. Nie wątpię. Natomiast nie wiem, czy będzie to zgodne z... Ależ, droga siostro Francesco, takie są procedury. Jestem osobą z najbliższego kręgu jego świątobliwości. Jeżeli on sam wyrazi zainteresowanie tymi rewelacjami, z pewnością odbędziecie jeszcze nie jedną rozmowę. Czego więc dokładnie dotyczy sprawa? Wasza eminencjo, w wielkim skrócie chodzi o to, że wszystkie wydarzenia z Santellony... No cóż... Mogą nie być tym, czym nam się wydają. Ale jak to, czym się wydają? Droga siostro,
Nie zapominajmy, że objawienia z Santellony zostały bardzo dokładnie udokumentowane i zbadane przez odpowiednio wyznaczone osoby. Objawienia te zostały uznane przez Kościół za prawdziwe już ponad pół wieku temu. Obawiam się, że część bezpośrednich relacji siostry Felicji została źle zrozumiana, a nawet przekręcona. Chce siostra zarzucić komuś oszustwo? A może fałszerstwo? To bardzo poważny krok i wymaga niezaprzeczalnych dowodów. Tak się składa, że jestem w posiadaniu osobistego dziennika siostry Felicji. Dziennika, który prowadziła jako dziewczynka i w którym na bieżąco opisywała spotkania z Matką Boską, albo raczej z czymś, co Matkę Boską tylko udawało. Siostro Francesco, ostrzegam przed takim bluźnierstwem. Wszystko jest tutaj. Proszę, niech eminencja tam zajrzy, to sam się przekona. Siostra Felicja wpadła w straszliwą duchową pułapkę. Cierpiała nieznośne męki, aż do ostatnich chwil życia. Proszę zobaczyć, że same opisy tej boskiej postaci bardzo różnią się od tego, co znamy z figur i obrazów. Jej gesty, jej zdystansowana postawa. Według siostry Felicji z ust tej istoty nigdy nie padło potwierdzenie, że rzeczywiście jest tym, za kogo została uznana. Matka Boża z Santellony nigdy nawet nie wspomniała o swym jedynym synu. Czy to nie dziwne? Czy siostra jest pewna, że ten dziennik należał do świętej pamięci Felicji? Tak. Został znaleziony wśród jej osobistych rzeczy i pamiątek. Skoro siostra Felicja miała, jak to siostra sugeruje, wątpliwości związane z objawieniami, dlaczego nigdy o nich nie wspomniała? Dlaczego nie próbowała ingerować w proces weryfikacji tych wydarzeń? Przecież rozmawiało z nią wiele osób. Nigdy nie zaprzeczyła temu, co się tam stało. Ależ próbowała. Tylko nikt nie chciał jej słuchać. Wspominała wielokrotnie o tym, że przekręcano jej słowa. Ubarwiano historię i oczyszczano przekazy z niewygodnych szczegółów. Czy na przykład eminencja wiedział, że ona bardzo się tych objawień bała? To normalne, że mogła się tak czuć. W końcu była jeszcze dzieckiem. Niewiele z tego rozumiała, dlatego musimy bardziej polegać na relacji osób duchownych, które były wtedy tuż przy niej. Chodzi o ojca Wincentego? Wiem, że na jego listach opiera się większość oficjalnych przekazów, ale śmiem twierdzić, że to on najbardziej zafałszował obraz całej sytuacji. Niestety, ale wydaje mi się, że on za wszelką cenę chciał zobaczyć w tej postaci Matkę Boską. Ale ze względu na inne wartości niż korzyści duchowe. Francesca opuściła wzrok i przełknęła ślinę. To on zasugerował siostrze podjęcie ślubów milczenia. Zapisała to pod koniec. Zwróciła się do niego o pomoc, kiedy dręczyły ją coraz gorsze koszmary i zwidy. To było już po wstąpieniu do zakonu. Po uznaniu objawień. Gdy zorientowała się, ile zła kryło się za działaniami milczącej królowej. Ksiądz Wincenty miał wówczas na siostrę Felicję wielki wpływ. Zmanipulował ją. Stwierdził, że jeżeli nie wie, jak ma głosić prawdę o Matce Boskiej i dbać o jej chwałę, to lepiej niech na zawsze zamilknie. Siostro, proszę się nie rozpędzać w swoich zarzutach. Nikogo nie można zmusić do żadnych ślubów. Ani zakonnych, ani milczenia. Takie przyrzeczenia nie byłyby przecież wiążące, tylko że ona nie miała innego wyjścia. Gdyby nagle zaczęła głosić prawdę, zgodną ze swym przebudzonym sumieniem,
ojciec Wincenty i inni orzekliby, że została opętana przez złego ducha, który zesłał na nią pomieszanie zmysłów. Kochała Boga i wierzyła w Niego szczerze. Dlatego nigdy nie zdecydowała się na odejście z zakonu. Jedynym rozwiązaniem było dla niej milczenie. I za to milczenie została dotkliwie ukarana. Nie rozpowszechniała dłużej kłamstw o fałszywej trosce i dobroci tamtego demona, więc dręczył ją koszmarami, fizycznym bólem, a pod koniec życia nawet paraliżem. Czy mam przez to rozumieć, że siostra Felicja była opętana? Nie do końca. Na pewno na początku uległa wraz z kuzynką jego podstępnym wpływom, bo była bardzo młoda i nieświadoma zagrożenia. Potem, gdy zorientowała się, że źródło tych wszystkich działań nie pochodzi od Boga, demon próbował przejąć pełną kontrolę nad jej ciałem i umysłem. Jej duchowa siła była jednak tak wielka, że do samego końca dzielnie mu się opierała. No dobrze, siostro. Ale po co byłoby to wszystko? Wielokrotnie przyglądano się tym zjawiskom. Zanotowaliśmy mnóstwo niewytłumaczalnych uzdrowień, zdarzeń. Potwierdziliśmy, że tam miały miejsce cuda. A największy z nich – chwilowa zmiana pory roku i czarne słońce – widziało jednocześnie kilka tysięcy osób. Nie stwierdzono w tym wszystkim działań demonicznych, bo jaki cel miałby demon w czynieniu takiej ilości dobra? Eminencjo, czy nie zostało napisane „po owocach ich poznacie"? Proszę zajrzeć na sam koniec zapisków, tam gdzie są wycinki z gazet i lista z wypisanymi nazwiskami. Kardynał ze zdziwieniem przyglądał się małym, czarno-białym zdjęciom poprzyklejanym jedno obok drugiego. Zaczął wyczytywać na głos imiona i nazwiska różnych osób zapisanych na ostatniej stronie. Przerwał już po kilku linijkach. Kim byli ci ludzie? Siostra wie? Tak. Co prawda nie doszukałam się informacji o wszystkich, ale dotarłam do zdecydowanej większości. Wszystkich ich łączy to samo. Ogromne tragedie, których doświadczyli, bądź w wyniku których zginęli. Wcześniej jednak każda z tych osób miała okazję cieszyć się z cudu wymodlonego u Matki Bożej z Santellony. Jak już wcześniej wspomniałam, siostra Felicja przeczuwała, że wszyscy zostali oszukani przez diaboliczne siły. Dała mi to do zrozumienia w chwili śmierci. Zapisała to w tym oto dzienniku. Jej kuzynka została zabita przez konia, o którego życie błagała na kolanach. Jedna z sąsiadek pragnęła począć dziecko. I rzeczywiście cud poczęcia miał miejsce. Ale niestety, cud narodzin już nie. Kobieta, która w niewytłumaczalny sposób z dnia na dzień odzyskała sprawność po ciężkim wypadku, kilka lat później wytruła przy posiłku całą swoją rodzinę, podając im przez pomyłkę trujące grzyby własnoręcznie nazbierane w pobliskim lesie. Jest też słynny przypadek niewidomego chłopca, który odzyskał wzrok. Wypisywały o nim media na całym świecie. Jako dorosły zakochał się bez pamięci w pięknej dziewczynie, ale nie było to zdrowe uczucie. Pewnego dnia zabił ją z zimną krwią, ogarnięty zazdrością. O tym nieszczęśniku nikt się już nie rozpisywał na taką skalę. Wasza eminencjo, tych przykładów jest mnóstwo. Owoce tych tak zwanych cudów, gdy im się przyjrzeć, wcale nie były dobre.
Widzę, że siostra wszystko dokładnie przeanalizowała i ma już swoje teorie. Jednak tak sobie myślę, że gdyby w ten sposób do tego podejść, to w każdym dobrym uczynku można by się dogrzebać do zła. Proszę nie zapominać, że człowiek ma wolną wolę. I Bóg nie mówi mi, co ma zrobić z otrzymanym darem. Jak wykorzystać szczęście, którego sobie zażyczył i dzięki boskiej dobroci otrzymał. Tak, rozumiem, ale ludzie tak naprawdę sami nie wiedzą, czego chcą. Często jesteśmy tak zapatrzeni we własne pragnienia, że nie widzimy ich oddziaływania na wszystko inne. A ta istota zdaje się na to nie zwracać uwagi i wszystkim obdarowanym czyni to, o co prosili. A przecież nie wszyscy pragną dobra. A czym tak obiektywnie jest dobro, siostro? Uważam, że koniec końców nie nam to oceniać. Jeśli czuje siostra potrzeby, by bardziej zagłębić się w takie rozważania, polecam dokładniej przeczytać najnowszą encyklikę. Przykro mi, ale uważam, że w tej sprawie nie odkrywamy w tym momencie nic przełomowego. Ale jak to? To znaczy, że nic z tym nie zrobicie? Pozwolicie, żeby kult tego demona, fałszywego bóstwa, dalej szerzył się wśród wiernych? Mimo tego, co jest tu wyraźnie zapisane? Ja naprawdę muszę zobaczyć się z papieżem. Tylko on może to powstrzymać. Na pewno zrozumie. Siostro, proszę o spokój. Radziłbym się powstrzymać od dalszych bluźnierstw. Oczywiście, że dziennik trafi do rąk papieża. Zgodnie z ostatnią wolą siostry Felicji. Osobiście dopilnuję, by jego świątobliwość zapoznał się dokładnie ze wszystkimi materiałami. Natomiast nie sądzę, aby podzielił stanowisko siostry w tej sprawie. Zapewniam, że wszystkie uznane objawienia są wnikliwie badane. Nikt nie został oszukany. Tak więc niech siostrę Bóg błogosławi. Przestrzegając zasad posłuszeństwa, które ślubowała, pokornie pochyliła głowę. W ten sposób, z szacunkiem i w milczeniu, Elena na zawsze pożegnała się z kardynałem Rossi i bezsilną siostrą Franceską. Scenariusz Lady Macbeth. Czytał Jakub Rutka.